Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Damian Gruszyński, kolejne spotkanie z serii Z innej strony. Na początek, jak zawsze, małe ogłoszenia parafialne. Wielu z Państwa pytacie mnie, w jaki sposób dotrzeć do archiwalnych materiałów moich czy wszystkich innych autorów Sekielski Brothers Studio. Sprawa jest bardzo prosta. Wystarczy zasubskrybować kanał na portalu YouTube. Wystarczy włączyć powiadomienia na stronie sekielscy.pl bądź też dodać do ulubionych kanał na Spotify. Tam znajdą Państwo wszystkie moje rozmowy, więc także i tą dzisiejszą. A dzisiaj moim gościem jest ktoś bardzo, jak sobie rozmawialiśmy przed samym wejściem, zbliżony do mojej osoby, ponieważ jest filozofem, oczywiście dużo, dużo lepszym ode mnie, ale też funkcjonuje w świecie medycyny, ponieważ jest kierownikiem Zakładu Filozofii i Bioetyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. No, oprócz tego jest też stałym publicystą Polityki, Gazety Wyborczej, Tygodnika Powszechnego, Newsweeka, Przekroju. Przepraszam, jeżeli wszystkich tytułów nie wymieniłem. No tamtych dwóch, Przekroju i Tygodnika, to już od dawna nie, ale kiedyś tak było faktycznie. Prowadzi bardzo, bardzo ciekawy vlog, który się nazywa Mądrale. Zachęcam także, żeby poszukać na YouTubie. Bardzo łatwo to zapamiętać. Jest, tak jak wspomniałem, filozofem, jest bioetykiem. Moim dzisiejszym gościem jest pan profesor Jan Hartmann. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Nie sposób tak naprawdę wszystkich miejsc, w których się udzielasz, czy jako filozof, czy jako bioetyk, wskazać. Mnie bardzo ciekawi tak naprawdę, i zadaję to zawsze na samym początku wszystkich moich rozmów. Tylko że w Twoim przypadku sprawa jest troszeczkę trudniejsza, ponieważ jesteś synem słynnego na całą Europę, o ile nie świat, matematyka, pana profesora Stanisława Hartmana. Twoim pradziadkiem, no właśnie, twoim pradziadkiem, czy nawet prapradziadkiem, moi drodzy Państwo, też była osoba niezwykła. Czy potrafiłbyś wskazać tą osobę na tym obrazie? No tak. Aleksander Lesser, pogrzeb 5 poległych po nim manifestacji 1861 rok. Tak. Izaak Kramsztyk, to tak. Jest, ten jest jastrop, tu jest, który to jest mój... Podobny do ciebie. Tak, troszkę podobny do mnie. To nie wiem, czy nie. Widzowie będą ten. Widzieć. Tak. No właśnie. Tak. Obraz wisi w Muzeum Polin po Warszawie. I teraz pytanie. To, które pada zawsze na początku, ale z tobą było trudniejsze do zadania. Jak wyglądała twoja droga do znalezienia własnej drogi? Ja nigdy nie musiałem niczego szukać, bo mi się tak poszczęściło, że ja od małego wiedziałem, że będę filozofem. Tylko jak byłem mały, to myślałem, że oświecę cały świat swoją wyjątkową, nadprzyrodzoną mądrością, a potem się okazało, że takich jak ja jest bardzo wielu, więc mi to powietrze uchodziło z balonika dziecięcego przez bardzo wiele lat. Jeszcze chyba w dorosłym wieku miałem jakieś przekonanie o swojej wyjątkowości, ale to już też minęło parę dekad od tamtych czasów. Więc ja nie musiałem wybierać jakoś od początku. Musiałem się konfrontować ze swoim ojcem, który miał takie dosyć jednoznaczne, pozytywistyczne poglądy, które mi nie odpowiadały. Ja też chciałem się trochę przed rodzicami wykazać. No, takie psychologiczne warunki domowe sprawiły, że poszedłem w intelekt i sądziłem, że to jest mój jakiś osobisty geniusz i wynalazek. I
do pewnego stopnia no, muszę oddać sprawiedliwość temu dziecku, którym byłem, że mnóstwo rzeczy sobie sam wymyśliłem, które potem okazały się no, banalnymi elementami tradycji filozoficznej, ale jednak sobie powymyślałem. No i w ten sposób już bardzo wcześnie ten talent filozoficzny rozwinąłem. Nie zadawałeś głupich pytań? Utarło się myśleć, że filozofowie zastanawiają się nad wielkimi wieczystymi pytaniami, czyli aporiami, bo bardzo by chcieli znać na nie odpowiedzi. To raczej tak nie wygląda. To tak wygląda może w reklamie filozofii takiej sokratejskiej. Tak się ludzi zachęca do zainteresowania filozofią. Myślę, że filozofia jest znacznie bardziej narcystyczna. Znaczy ktoś, kto ma silny, taki spekulatywny, teoretyczny umysł, wykorzystuje go do takich właśnie linearnych i bardzo takich osobistych, solipsystycznych spekulacji, czyli wysnuwa z siebie taką intelektualną samowiedzę, która jest apodyktyczna i też dla niego samego taka właśnie bezpieczna, utwierdzająca jego poczucie sprawstwa, mocy. I tam miejsca na odpowiadania na pytanie nie ma. Tam już od początku jest apodyktyczne teoretyzowanie czy spekulacja. I tak też było w moim przypadku. Oczywiście z biegiem czasu nauczyłem się też komunikować z innymi, dyskutować i odpowiadać na pytania i dokonywać jakichś analiz, które nie są podporządkowane z góry przyjętej tezie, ale wykroczenie poza tą zasadę narcystyczną w uprawieniu filozofii jest dość trudne i to zajmuje lata. Zwykle jak ktoś przychodzi na studia filozoficzne i jest utalentowany, no to właśnie jest w tym zmożeniu narcystycznym, to wymaga czasu, żeby się tego pozbyć. A ponoć miał tylko zadawać pytania, a nie znajdować odpowiedzi. Bo głupie pytania to jest tytuł jednej z twoich książek. Najbardziej popularnej, bo wprawdzie to jest dosyć trudna książka, ale sformułowana jako odpowiedzi na takie wieczyste pytania w rodzaju, czy człowiek jest wolny, albo czy istnieje Bóg, albo skąd wziął się świat. I to jest tak napisane dosyć lekko, mimo że to treści są dosyć zaawansowane. I tę książkę udało się sprzedać w ponad 8000 egzemplarzy, co w przypadku filozofii to jest bardzo dużo. Bardzo dużo. Także, drodzy Państwo, ten wynik można jeszcze podwyższyć. Poszukajcie Allegro, Bonito, cokolwiek. Tytuł jest bardzo prosty. Głupie pytania, Jan Hartmann. Sami Państwo stwierdzą, czy te pytania są głupie. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie głupich pytań z mojej strony. O to się starałem, a nawet jeżeli będą one w jakiś sposób proste, no to będą tylko proste w zwodniczy sposób. Zastanawiałem się tak naprawdę, skąd Jak to się stało, że zacząłeś pracować w swego czasu jeszcze w Zakładzie Filozofii Medycyny, Collegium Medicum, który został zamieniony na Zakład Filozofii i Biotechniki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Skąd ta droga? Ponieważ to dla mnie też jest pytanie bardzo ważne, ponieważ moja droga też, jak Państwo zapewne wiedzą, od filozofii poszła w stronę wspierania edukacji w medycynie. Skąd u Ciebie taka droga? Mój szef i protektor, profesor Władysław Stróżewski, który mnie sprowadził do Krakowa, do Instytutu Filozofii UJ, brał czynny udział w łączeniu tak zwanego Starego Uniwersytetu z Akademią Medyczną, która na kilka dekad PRL-u odłączyła się od uniwersytetu. I rzeczywiście już pod nazwą Collegium Medicum Akademia została włączona do uniwersytetu. I tam funkcjonujący zakład filozofii służący propagowaniu marksizmu no, został profesorowi Stróżewskiemu oddany pod opiekę na pewien czas i on jakby miał przez jakiś czas dwa stanowiska, był profesorem filozofii w Instytucie Filozofii na Starym Uniwersytecie, na Wydziale Filozoficzno-Historycznym, wówczas później filozoficznym, i miał ten Zakład Filozofii Medycyny wówczas przy Wydziale Lekarskim.
I doszło do takiej sytuacji, no nie, dla mnie niekomfortowej. No, profesor Strużewski przez jakby wiele lat, byłem jego pupilem kilka lat, gdy robiłem doktorat u niego i jakby obiecywał mi, głosił wszem i wobec, że ja będę zatrudniony w Instytucie Filozofii. Ale tak się złożyło, że w okolicach mojego doktoratu jakieś osoby nieprzyjazne mi, czy będące ze mną w jakimś sporze, zaczęły odwiedzać profesora Strużewskiego i mu mówić, że to bardzo zły pomysł, żebym ja pracował w Instytucie Filozofii. I Strużewski zadecydował, że na to stanowisko, które było dla mnie przeznaczone, jakby czekało, zostanie przyjęty ktoś inny, a ja będę w tym zakładzie filozofii medycyny. I w ten sposób on mnie tam osadził i ja wcześniej nie miałem w ogóle takiego, niczego takiego w ogóle sobie nie wyobrażałem. Później ten zakład, niedługo później został przekształcony w zakład filozofii i bioetyki. On od wielu lat jest w strukturach Wydziału Nauk o Zdrowiu. Ja już tam zostałem. Mówiło się przez kilka lat, że może wrócę do Instytutu Filozofii, albo że my się połączymy z Instytutem Filozofii, ale tak się w końcu nie stało. I muszę powiedzieć, że w Collegium Medicum jest mi bardzo dobrze. To jest niezwykle sprawnie funkcjonująca uczelnia i też ten nasz wydział, Wydział Nauk o Zdrowiu, praktycznie od zera zaczynał kilkanaście lat temu i w tej chwili jest jednym z najlepszych wydziałów, jeśli nie najlepszym Wydziałem Ochrony Zdrowia, Nauk o Zdrowiu w Polsce i cieszę się, że jestem tam. Poza tym dostałem jakby nową, no nie nowy zawód, ale nie, nową ścieżkę. Domenę kompetencji, zupełnie dla mnie wtedy nową, a mówimy o roku 95, kiedy zostałem tam zatrudniony, to już 26 lat temu. Właściwie mniej więcej w okolicach doktoratu, bo najpierw przez semestr pracowałem w Instytucie Filozofii w oczekiwaniu na to zatrudnienie formalnie, ale już potem od października 95, nie, 94 jeszcze chyba, bo sam zatrudniłem. W okolicach doktoratu zostałem, w 95 robiłem doktorat chyba, zostałem zatrudniony tam i zacząłem się uczyć bioetyki. I wprawdzie ja nie zostałem żadnym ważnym bioetykiem. Napisałem podręcznik Bioetyka dla lekarzy, trochę artykułów, ale nie zostałem żadnym ważnym bioetykiem, ale muszę powiedzieć, że koledzy, których zatrudniłem, bo w tamtych czasach, do niedawna, to szef zatrudniał właściwie kogo chciał. No więc osoby młodsze, które zatrudniłem w swoim zakładzie, bardzo szybko się z filozofów przekwalifikowali na bioetyków i w tej chwili mamy dzięki, to są już bardzo dojrzali pracownicy, mamy dzięki takim osobom jak profesor Marcin Waligura i doktor Jan Piasecki, mamy chyba najważniejszy ośrodek bioetyczny, na pewno najważniejszy ośrodek bioetyczny w Polsce i już taką plamkę widoczną na europejskiej mapie bioetyki, bo oni po prostu bardzo dobrze publikują w takiej bioetyce twardej, naukowej. Natomiast ja jestem, pozostałem filozofem humanistą bardziej. Moje związki z bioetyką są raczej takie, z takiego poziomu filozoficzno-humanistycznego, to jest już tak troszkę gasnąca gałąź bioetyki, taka tradycyjna, ale często w swojej publicystyce odwołuję się do problematyki bioetycznej, bo bioetyka w naturalny sposób funkcjonuje również w mediach, przy czym najczęściej, gdy chodzi o kraje, nie będące w centrum cywilizacji Zachodu, ujmijmy to w ten sposób, poziom tej debaty publicznej na tematy bioetyczne jest niezbyt wysoki i warto, żeby ludzie, którzy coś o tym wiedzą, też taką publicystykę uprawiali, więc ja trochę takich tekstów o bioetyce
również publikuję, ale w ogóle tej publicystyki ja robię, że się tak wyrażę, no, strasznie dużo. Ja 5 tekstów w tygodniu publikuję. To jest od bardzo wielu lat. To jest po prostu taka masa, że aż mnie to przeraża i się aż tego trochę wstydzę, bo to nie ma szans, żeby to wszystko było dobre. Boże, a ja chciałem o jednym z twoich tekstów i o jednym z tematów takich powiązanych porozmawiać, ale teraz jestem do twojej dyspozycji. Jak powiedziałeś, że 5 tygodniowo tekstów, to na pewno jakkolwiek jestem pewien, że akurat ten temat, który się bardzo wiąże z etyką, z bioetyką, z medycyną, z filozofią i z tą gałęzią humanistyczną w bioetyce, o której mówiłeś i na której jeszcze siedzisz. Mówię oczywiście o sprawie śmierci pani Izabeli z Pszczyny i o tym, jak ta sprawa tragiczna, ta sprawa, która poruszyła serca, sumienia, duszę, cokolwiek. Przy tobie to nie można za bardzo pojęciami szermować. Jak ta sprawa wygląda z twojego punktu widzenia? To raz, ale dwa, jak ta sprawa pokazała, jakie my jako społeczeństwo mamy braki w rozumieniu tego, czym spór o aborcję czym jest w ogóle zagadnienie problemu aborcji? Czym jest to, z czym teraz się zderzamy? Wiesz, o którym tekście mówię? Nie wiesz, bo 5. Nie wiem, o którym swoim tekście, ale wiem oczywiście o sprawie, która jest bulwersująca i smutna. Bardzo dobrze, że społeczeństwo poznało ten przypadek. Takich przypadków jest oczywiście więcej. Generalnie nie tylko w Polsce, w wielu krajach, również w Stanach Zjednoczonych, lekarze czują się zastraszeni, a przynajmniej czują presję o charakterze ideologicznym, o charakterze prawnym. Czasem jest to również presja ze strony mediów i to prowadzi do takich zachowań, które nazywamy defensywnymi, kiedy lekarze bardziej dbają o swoje bezpieczeństwo prawne i osobiste niż o dobro pacjenta i powstrzymują się od czynności, które mogłyby nieść z sobą jakieś ryzyko dla nich. I oczywiście aborcja jest jednym z tych przypadków, no zwłaszcza w krajach, gdzie istnieje presja ideologiczna, czy instytucjonalna i prawna, żeby decyzji o zakończeniu ciąży nie podejmować i aborcji nie wykonywać, bądź robić to w ostateczności. No i to jest oczywiście przykład taki bardzo drastyczny, kiedy ta defensywna postawa, lękowa podstawa lekarzy, którzy się bali konsekwencji, no w tym wypadku udzielenia świadczenia niezbędnego i wymaganego zasady sztuki lekarskiej, kiedy ten lęk doprowadził do czegoś zupełnie przeciwnego, czyli do dramatycznego błędu medycznego, zaniechania i do śmierci pacjentki. No, oni czekali, aż płód obumrze, żeby bezpiecznie z punktu widzenia własnego bezpieczeństwa prawnego dokonać aborcji, licząc na to, że nie rozwinie się sepsa, że się w tym okienku znajdą. No nie znaleźli się. Pacjentka zmarła. Mam nadzieję, że lekarze poniosą konsekwencje i inni lekarze zobaczą, że lęk prowadzi donikąd. Lekarz musi mieć odwagę działać w takich warunkach, jakie są. Warunki prawne, warunki ideologiczne, warunki, powiedzmy sobie, polityczne uprawiania zawodu lekarza w różnych miejscach świata bywają trudne. Lekarz to jest zajęcie dla odważnego człowieka. Człowieka, który podejmuje ryzyko również moralne, to znaczy liczy się z tym, że popełni błąd moralny, że obciąży samego siebie czy samą siebie winą moralną. Ryzyko prawne, musi się liczyć z tym, że czasami znajdzie się w konflikcie z prawem, czy też w
konflikcie z jakimś interesariuszem, pacjentem, placówką medyczną, konfliktem, który będzie musiał rozstrzygać sąd, musi to wszystko brać pod uwagę. To jest zawód dla odważnych po prostu. Jak ktoś jest tchórzliwy albo ktoś jest egoistą i chce spokojnie i bezkonfliktowo sobie pracować, unikając wszelkich kłopotów i problemów, to lepiej, żeby wybrał inny zawód. Lekarz musi się liczyć z kłopotami i musi się liczyć z tym, że będzie czasem się zdarzy, że kogoś skrzywdzi, że popełni błąd zawodowy, bądź błąd moralny, bądź też niechcący, w sposób niezawiniony doprowadzi do czyjejś krzywdy i też w jakimś stopniu będzie musiał za to odpowiadać. Mam nadzieję, że dzięki, że śmierć tej pani nie pójdzie na marne w tym sensie, że wielu ludzi się dowie, jak to rzeczywiście wygląda. W tym między innymi dowie się, jakie są konsekwencje przenoszenia ideologii religijnej, czy też jakiegoś prawa wyznaniowego na prawo stanowione i jak kończą się ingerencje religijne czy ideologiczne w prawo medyczne. Tam, gdzie medycyna bardzo źle znosi ideologię, bardzo źle znosi taką presję polityczną, bardzo źle znosi rozgrywanie jej wewnętrznych spraw przez polityków i również przez niekompetentne media, co nie znaczy, że media nie powinny bardzo się interesować tym, co się dzieje w medycynie, również nadużyciami, które tam występują, ale no, apeluję, żeby robili to wyspecjalizowani dziennikarze znający się na rzeczy, bo też bardzo łatwo krzywdzące opinie o lekarzach. Znaczna część tych większość niepożądanych zdarzeń, nie mówię o tym konkretnym przypadku, bo to jest na pewno błąd, tego nikt nie podważa, ale znaczna część, jeśli nie większość niepożądanych zdarzeń w medycynie, to nie jest wynik błędów, tylko no, statystyki. Medycyna jest ryzykowna, procedury medyczne niosą z sobą zawsze jakieś ryzyko i mogą być całkowicie poprawnie, prawidłowo, zgodnie z zasadami sztuki leczenia wykonane, a mimo to skończyć się niepowodzeniem bądź jakimiś skutkami pobocznymi, które były no, niepożądane, ale prawdopodobne. Czyli medycyna jest ryzykowna. Może być tak, że ktoś jest znieczulony do operacji prawidłowo, ale się nie obudzi. No, jeden na milion się nie wybudzi. To nie znaczy, że anestezjolog popełnił błąd. Tylko, że to jest troszeczkę coś innego chyba, bo nie ma tutaj tego kagańca prawa stanowionego, dura lex sed lex dla takiego lekarza, patrząc z jego punktu widzenia, dlaczego ma funkcjonować w... To jest teza taka, prawda? Dlaczego ma funkcjonować w takiej sytuacji prawnej, gdzie błąd lekarski to jest troszeczkę chyba coś innego. Tam jest jakaś doza podejmowania rzeczywiście ryzyka, ale ona jest wliczona, ten błąd lekarski jest wliczony w jakby wykonywanie zawodu lekarza. Nie, to zdarzenie niepożądane, ale niepowodzenie terapeutyczne tak. Jest wliczone. Błąd jest niedopuszczalny, ale błąd nie należy go mylić z niepowodzeniem terapeutycznym bądź z powikłaniami, które statystycznie mogą mieć miejsce po prawidłowo wykonanej procedurze medycznej. Można prawidłowo wykonać operację, ale rana się nie zespoli, bo w pewnej liczbie przypadków jest kłopot z gojeniem się ran i mamy powikłanie, ale to nie jest wina lekarza. I ludzie często tego nie rozróżniają, nie odróżniają błędu od takich negatywnych, niepożądanych wydarzeń iatrogenicznych, czyli spowodowanych, lecz nie zawinionych przez lekarza. I to wszystko wrzucają ludzie do jednego worka. Znaczy te błędy i te niepowodzenia terapeutyczne i te powikłania, no wszystko, co się źle dzieje pacjentom, ludzie mają skłonność widzieć w jednej kategorii, a to są różne kategorie. To są różne kategorie, ale to jest bardzo, bardzo cieniutka granica między błędem a niepowodzeniem.
No, znaczy ona bywa cienka, ale wtedy no biegli tam próbują to rozróżnić, ale czasami nie jest cienka. No, jak ktoś zostawi komuś nożyczki w ranie operacyjnej, to nie ma problemu, błąd został popełniony na pewno. Natomiast jeżeli powiedzmy zużyto bardzo dużo krwi, a pacjent ledwo żyje po operacji i rehabilitacja trwa 3 razy dłużej, to może być naprawdę no, nie do końca jasne, czy to był zły operator, czy to był słaby organizm tego pacjenta, i to wymaga, jeżeli jest konflikt, to wymaga bardzo fachowej ekspertyzy, i często jest tak, że pacjent nie jest zadowolony, bo ta ekspertyza jest na korzyść tego lekarza, panuje przekonanie i słuszne, że korporacja medyczna jest solidarna wewnętrznie i biegli lekarze raczej sprzyjają lekarzom, których działanie badają również przed sądami powszechnymi. No, w końcu występują biegli lekarze, więc poczucie pacjentów, że lekarze ze sobą trzymają, że korporacja jest egoistyczna, no, ma podstawy w rzeczywistości, ale z drugiej strony też nie ma innej możliwości. Zawsze lekarz musi ocenić, czy inny lekarz popełnił błąd. Po prostu świat medyczny jest dzięki swojej ezoterycznej i rzadkiej wiedzy jest w bardzo dużym stopniu autonomiczny i słabo poddaje się kontroli zewnętrznej, ale na szczęście ona jest. Bioetyka taką kontrolę zapewnia. Bioetyka to jest instytucjonalna, to jest cały system społecznej kontroli medycyny, zdrowia publicznego, powierzonej osobom fachowym. Nie o to chodzi, żeby publiczność sobie oceniała lekarzy, chodzi o to, że osoby fachowe, często lekarze, ale nie tylko, bo to są też prawnicy, socjologowie, psychologowie, którzy stają się bioetykami, oceniają w sposób bezstronny, bez istotnego konfliktu interesów, oceniają to, co dzieje się w medycynie i wydają stosowne rady, rekomendacje, zalecenia, które potem najczęściej też stają się częścią prawa medycznego. I to jest o wiele lepszy model niż ten stary, w którym lekarze są sędziami we własnych sprawach od początku do końca. No, pod pretekstem, że sami najlepiej wiedzą, bo przecież są lekarzami. Nikt nie jest dobrym sędzią we własnej sprawie. Na szczęście udało się w ciągu pół wieku stworzyć taką bardzo fachową infrastrukturę bioetyczną w całym świecie, dzięki której standardy ochrony pacjentów przed naruszaniem godności, naruszaniem zasad sprawiedliwości, równości, naruszaniem ich intymności, prywatności, a przede wszystkim naruszaniem ich autonomii, władzy decydowania o sobie, są nieporównanie wyższe niż w dawniejszych czasach, powiedzmy nawet 50 lat temu. To jest ogromna korzyść społeczna. Także bioetyka osiągnęła wielki sukces, i chociaż wciąż jeszcze w wielu krajach korporacje walczą o to, żeby żadni tam bioetycy im się do ich własnych spraw, jak to postrzegają, nie wtrącali. Do własnych poglądów nie wtrącali też, jak wspomniałeś. Nie, lekarze lubią, żeby wszystko było, że tak powiem, w domu i było w ich rękach, i żeby żaden tam, nie daj Boże, filozof im nie zaglądał pod kołdenkę. Zapewniam cię, że bardzo wielu lekarzy nas ogląda, także jeżeli państwo chcą skomentować tą część naszą rozmowy, to zapraszam w komentarzu. Ja kiedyś krytykowałem, ja bardzo lubię lekarzy, ale czasem mnie rozbawiają. Kiedyś skrytykowałem, zresztą powszechnie dziś krytykowany kodeks etyki lekarskiej, przede wszystkim za to, że jest tam w kilku miejscach powiedziane, że pierzemy brudy we własnym domu i wszelka krytyka musi być wewnętrzna i nie daj Boże wychodzić z nią na zewnątrz. I wtedy jakiś pewien portal medyczny zebrał 2200 chyba podpisów lekarzy, żeby mnie za tą niecną krytykę, podważanie świętości, jaką jest kodeks etyki lekarskiej, już skądś tam wyrzucić, już nie wiem, czy z pracy, czy z Ministerstwa Zdrowia, dla którego wtedy pracowałem. No, w każdym razie trochę mnie to wtedy rozbawiło, bo to jest tak strasznie niegodne, że widać, że tak strasznie dużo jeszcze bioetycy mają do zrobienia. To znaczy, że wiesz, to była
trafna diagnoza. Nieco do kodeksu etyki lekarskiej to jest jasne, ale to, że od tamtego czasu nie został na nowo napisany. Ja nawet zrobiłem taką propozycję, ona wisi w internecie, można się zgadzać lub nie, ale jakiegoś alternatywnego kodeksu. To, że ten kodeks dalej funkcjonuje, nie został zmieniony, mimo że no, ja nie spotykam, nie widziałem lekarza, który by znał kodeks i uważał, że jest całkiem w porządku. Profesora medycyny, który by tak uważał, nie poznałem jeszcze. I to, że nie został zmieniony, to pokazuje, jak bardzo lekceważy się tę stronę etyczną, dlatego, że uważa się, że to jest takie bla, 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 że to jest taka mowa trawa, taka zasłona dymna, aksjologiczna, poza którą właściwie można robić po swojemu. Robienie po swojemu nazywa się w takich krajach... jak je nazwać, powiedzmy, no nie wiem, no, od otoczenia Zachodu, nie wiem, na przykład środkowo-wschodnie europejskie, nazywa się robienie po swojemu, czy nazywa robienie zgodnie z własnym sumieniem. Prawda? To też jest taki, znaczy naprawdę absurdalny, ale też w jakiś sposób... zabawny dowód kompletnej nieznajomości etyki, jak ludziom się wydaje, że gwarancją słusznego, nienagannego moralnie postępowania jest bardzo głębokie osobiste przekonanie, że dany sposób działania czy dany czyn jest dobry. Ta pełna subiektywizacja, nikła podstawa, oceny moralnej, normy moralnej jest dowodem zupełnego braku orientacji w problematyce etycznej. Między innymi dlatego właśnie napisałem książkę, to może się pochwalę, Etyka życia codziennego, która wyjdzie w PWN-ie na przełomie 2021 i 2022 roku, czyli zaraz. A to zrobimy coś takiego może, że jak ona wyjdzie, to kilka egzemplarzy z autografem przekażesz dla patronów. No, mogę tak zrobić, owszem. Pomyślimy o tym. Na razie o ile przeżyjesz. To jest skórka na niedźwiedziu, bo jeszcze jej nie mam, ale za miesiąc czy dwa będę ją miał. O ile przeżyjesz odpisywanie na komentarze pod poprzednią tezą, bo to w każdym razie książka trochę... Ja właśnie napisałem ją dlatego, że mam wiele osobistych doświadczeń wskazujących, że ludzie czasem bardzo dobrzy i porządni nie mają zielonego pojęcia o etyce i mówią jakieś straszne bzdury, które są same w sobie strasznie niemoralne. Prawda? Jak ktoś właśnie mówi, że dobre postępowanie to jest takie, które jest zgodne z własnym sumieniem i rozumie przez to po prostu własne przekonanie, że dobrze robi i nic więcej. Że takie głębokie przekonanie, znaczy, że jakby w ogóle nie widzi tej publicznej czy obiektywnej strony powinności moralnej. Widzi tylko własne osobiste przekonanie i własny interes w tym, żeby się dobrze czuć, nie odczuwać dyskomfortu czy wyrzutów sumienia. No oczywiście on nie jest aż tak zły, żeby takie bzdury mówić, tylko po prostu nauczono go tego, czegoś takiego. Tak samo jak ludzie, na przykład dobrzy ludzie, którzy się oburzają czymś, jakaś zbrodnia ma miejsce, wychodzą na ulicę demonstrować swój gniew czy oburzenie, jak ich pytać dlaczego, to oni mówią, że bo dzisiaj tego zabili, a jutro to może się przydarzyć i mnie, i tobie. Więc oczywiście to nie znaczy, że oni są takimi beznadziejnymi egoistami, tylko po prostu nie wiedzą, że to jest nieładnie, niestosownie i niemądrze mówić takie rzeczy i że ich motywacja może jest zupełnie inna, że to jest po prostu może gniew, oburzenie, a nie wcale lęk o siebie i egoizm. Więc ta anomia taka nie tyle moralna, co etyczna, nierozumienie w ogóle problematyki moralnej jako problematyki intelektualnej, czyli etycznej, kompletna niezdolność do formułowania, używania argumentów moralnych, do krytycznej analizy sytuacji moralnych. To jest coś uderzającego, naprawdę. I z tej inspiracji napisałem tę książkę, bo to jest taka książka, która łatwa w lekturze, bardzo konkretne, podaje przykłady z życia, która pozwoli czytelnikowi zapoznać się z tym, jak naprawdę wygląda taki dyskurs czy rozważanie etyczne i może uchroni go przed opowiadaniem takich głupstw, jakie się na co dzień odnośnie do argumentacji moralnych, do sytuacji moralnych w przestrzeni publicznej słyszy. Wiesz co, to bardzo się cieszę z tego, co mówisz, ponieważ miałem dwa pomysły na naszą rozmowę.
I jednym z nich był właśnie pomysł docieczenia do tego, dlaczego w naszym kraju wygląda sytuacja tak, jak wygląda. Ja widziałbym tutaj jako jedną z przyczyn absolutny brak kształcenia w zakresie filozofii na poziomie szkoły podstawowej, średniej. No, na studiach gdzieś, ta filozofia gdzieś tam funkcjonuje i no, taką miałem tezę, także troszkę się osłabiam w tej dyskusji, ale myślę, że jeszcze raz się spotkamy, wtedy kiedy już ta książka się pojawi i ja ją oczywiście przeczytam, ty w tym czasie zdążysz napisać 12 innych tekstów i byśmy na ten drugi temat porozmawiali. Jeżeli przyjmiesz moje zaproszenie, ja to bardzo jest chętnie, oficjalne. No tym bardziej, że to będzie w jakiś sposób promocja mojej nowej książki. To jest książka dla wszystkich, więc no zależy mi oczywiście na tym, żeby ludzie o niej słyszeli. Pewnie bardzo chętnie przyjdę. Jesteśmy w tak zwanym bastionie myśli niezależnych, bo to jest fort, jak widzisz. I wszelkie tego typu projekty, które się pojawiają, bardzo chętnie przedstawiamy szerszemu ogółowi. Także zaproszenie już jest, czyli drodzy Państwo, ja nie będziesz moim gościem na wiosnę znowu, tylko daj mi przeczytać tą książkę. A zmierzając w stronę końca naszej rozmowy, bośmy sobie zaplanowali czas na jej trwanie, zapytam cię, jaką najtrudniejszą ścianę przeszedłeś w Tatrach? W Tatrach? Ojej, ja nie byłem żadnym wielkim taternikiem. Ale myślę, że wschodnia, najtrudniejsza była droga przez środek wschodniej ściany Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego. To była chyba jak taka wariant drogi Stanisławskiego i to było ponad szóstka, ale to dlatego, że kolega, który był moim partnerem, miał ksywkę Bonatti. Bonatti to był taki wielki alpinista, ale to nie ten Bonatti. Wypuścił mnie w komin. Nie w kanał, tylko w komin. Jeszcze gorzej. Przewieszony ze słabą asekuracją. Ojej. Ja bardzo prosto, część, tam jest taka duża eksponowana płyta z kominem właśnie w środku tej ściany i ja przeszedłem tak direttę taką przez ten komin, zamiast to ominąć gdzieś tam z lewej strony i więc zrobiliśmy wariant. Ja nie sprawdzałem jego trudności, ale no, orientuję się na tyle, że wiem, że to było mocne 6 albo 6 plus, ale to było trochę z przypadku i to była rzecz najtrudniejsza, jaką robiłem. No tak, to ja wiem, no, zimą robiłem filar Mięgusza, ale to są dla ludzi, którzy są taternikami porządnymi, a nie takimi niedzielnymi, jak ja byłem w latach 80., to śmiechu warte. Ale dla takiego człowieka jak ja, który no, nie jest może urodzonym sportowcem i atletą, to dla mnie to był już jakby szczyt możliwości. Tak, troszkę tych takich trudniejszych dróg na Mnichu też kilka zrobiłem, a co czy trudniejszych? No dzisiaj młody człowiek przychodzi i łoi 6-1, 6-2 i dla niego to jest nic. A dla mnie, nie wiem, jakieś tam poprowadzenie kantu klasycznego na Mnichu, ale ty się też spinasz, wiesz o czym mówię? Kantu klasycznego na Mnichu to była, bo rzeczywiście zrobiłem, to dla mnie jest trudne, no ale to no, każdy ma inny ten pułap. Mój był bardzo niski. Więc takich wielkich rzeczy, przepraszam, nie robiłem. Dla mnie spinanie się 5 plus to już było spinanie się takie, no powiedzmy sobie, na stosownym do moich możliwości poziomie, a 6 tatrzańskie to już trochę za dużo dla mnie. Usatysfakcjonowała cię ta odpowiedź? Ja myślę, że widzów usatysfakcjonowała. Ale rozumiem, że ty robiłeś trudniejsze rzeczy. Niestety nie. A i nie mówię tego, żeby zachować dobre samopoczucie twoje. Czego ci życzyć? Bo teraz zbliżamy się do nowego roku. Tak, pytanie na koniec. Czego można życzyć filozofowi takiemu wybitnemu jak ty na koniec
w końcu roku 2020 na 2020. Ja jestem na takim etapie życia, w którym przeszedłszy zawirowania różne i burze, potrzebuję spokoju wewnętrznego i zewnętrznego, więc bardzo proszę o takie właśnie życzenia, żeby ten następny rok był zupełnie nijaki, spokojny i wewnętrznie, i zewnętrznie, żebym po prostu sobie spokojnie robił swoje, czyli czytał i pisał. To będę pierwszym, który ci te życzenia bardzo. Bardzo dziękuję ci za rozmowę. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.